Sejm podczas obrad, które odbyły się 16 grudnia w sali kolumnowej, uchwalił budżet. Niestety przygotowane poprawki przez posłów opozycyjnych z naszego regionu zostały odrzucone. Chodziło o dofinansowanie kilku znaczących inwestycji w powiecie kępińskim. Krótko po głosowaniu w Sejmie poseł Nowoczesnej Adam Szłapka poinformował, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu, Piotr Kaleta, Jan Dziedziczak, Joanna Lichocka, Jan Mosiński, Tomasz Łowniczak, odrzucili propozycję dotyczącą budowy ścieżki rowerowej Kępno-Namysłów. Korzystając z obecności w Kępnie posłów Dziedziczaka i Ławniczaka, poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie. Niestety przez swoje zachowanie doprowadził do tego, że ten wniosek nie był głosowany. Szkoda wielka, bo naprawdę bywały w historii takie momenty, że poprawki dotyczące lokalnych kwestii były przegłosowywane. Szkoda, że poseł Szłapka wprowadził jego klub cały i kluby Platformy i PSL-u wprowadziły to zamieszanie. Przez to stracili mieszkańcy Kępna. Na pytanie, czy nie wiedział nic o przygotowanej poprawce, poseł przyznał. O poprawce wiedziałem. Ale zagłosował pan za budżetem. Podobnie. Zagłosowałem za budżetem, dokładnie. Niestety musieliśmy głosować w głosowaniach łącznych w wyniku tej awantury, którą posłowie Nowoczesnej, Platformy i PSL-u wywołali. Szkoda, bo dużo bardziej merytorycznie moglibyśmy się odnieść nad konkretnymi rozwiązaniami, także dotyczącymi Kępna, w głosowaniach indywidualnych każdej poprawki. Ale no niestety doprowadzono do tego, że ta merytoryka przy okupowaniu mównicy, okupowaniu również otoczeniu w fotelu marszałka, no była nieobecna, tak? Nie oszukujmy się i byliśmy zmuszeni, żeby ratować budżet państwa. O komentarz poprosiliśmy także posła Adama Szłapkę. Wydaje mi się, że są ważne inwestycje i warto, by wszyscy posłowie z naszego okręgu jednoznacznie popierali wszystkie sprawy, które są ważne dla naszego okręgu, no bo one nie mają barw partyjnych, żadnych. Poseł Adam Szłapka ustosunkował się także do zarzutów Prawa i Sprawiedliwości, iż to opozycja sama jest sobie winna zaistniałej sytuacji. Bym apelował do pana posła Dziedziczaka, ale też do pana posła Mosińskiego i innych posłów z naszego okręgu, że przede wszystkim, żeby nie żartowali, bo w zeszłym roku o tej porze roku głosowaliśmy nad budżetem, oni też odrzucili wszystkie poprawki dotyczące naszego okręgu, a teraz, gdy widzieliśmy, bo zostawili na sali posłowie PiS-u instrukcje, które mieli partyjne, jeśli chodzi o głosowanie nad poprawkami budżetowymi, to wszystkie poprawki, które my zgłaszaliśmy, one nawet nie miały opisu, one miały tylko numer i jakby wskazanie, że mają głosować przeciw. Więc niech poseł Dziedziczak nie będzie śmieszny w tej sprawie, bo doskonale wie, żeby wszystko odrzucił. A poza tym poseł Dziedziczak, jak rozumiem, zagłosował za tym, żeby wszystkie poprawki odrzucić en bloc. Nie wiem, co ma wspólnego zbiornik retencyjny przy Ostrowie Wielkopolskim z drogą rowerową Kępno-Namysłów. Moim zdaniem merytorycznie nie mają żadnego związku, a posłowie PiS-u, także ci z naszego okręgu, byli uprzejmie odrzucić je w jednym głosowaniu. To uważam za skandal i to jest w ogóle głosowanie niezgodne z regulaminem Sejmu. Także ja rozumiem, że teraz poseł Dziedziczak i inni posłowie mogą mówić, że jestem sam sobie winny, ale to jest naprawdę, to jest żenujące, to nawet nie jest śmieszne. Budowa ścieżki rowerowej Kępno-Namysłów to nie jedyna inwestycja, która zawarta była w poprawkach. Przygotowane były także poprawki mówiące o modernizacji budynku OSP w Kępnie oraz Izby Muzealnej w Kępnie. O to wnioskowało ugrupowanie PSL, ale poprawki zostały także odrzucone przez Sejm.